kandydować i być prezydentem po ewentualnych wygranych wyborach. Cała tożsamość drugiego napastnika Salisbury, twierdzą brytyjskie media. Najpierw informacje podał portal śledczy Bellingcat. Potem w swoich źródłach potwierdziła to BBC. Mężczyzna, podobnie jak jego wspólnik, ma być funkcjonariuszem GRU. Nie się zgadza, to było nazwisko. Nie Aleksander Piotrow, a Aleksander Liszkin. Portal śledczy Bellingcat twierdzi, że został on zwerbowany jeszcze gdy kończył studia medyczne. Jest jako agent miał kilkukrotnie odwiedzać Ukrainę, również podczas napięć z Rosją, które zaowocowały aneksją Krymu. Miejsce urodzenia wieska Wólga, koło Angielska, północ Rosji, jakieś 1200 km od Moskwy. Więcej informacji mamy poznać dzisiaj podczas konferencji prasowej dziennikarzy portalu Wizpikmin. Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu ten sam portal poinformował, że rozszyfrował zagadkę tożsamości drugiego mężczyzny. Według strony Ruslan Boszyrow to tak naprawdę Anatolij Czepiga, urodzony w 1978 roku. Miał służyć w Czeczeniu. Dodajmy, że w wywiadzie z kremlowską telewizją RT obaj mężczyźni zaprzeczyli. Zapewniali, nie używamy fałszywych tożsamości, a w Salisbury byliśmy jako turyści. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Węgry chcą, żeby Turcja została członkiem Unii Europejskiej, tak mówił w Budapeszcie premier Viktor Orban, który spotkał się z tureckim prezydentem Recep Tayyipem Erdoğanem. Spotkanie z węgierskim premierem było pierwszym punktem wizyty prezydenta Turcji w Budapeszcie. Według strony węgierskiej politycy rozmawiali przede wszystkim...